Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu. Pozostajemy przy temacie dnia, także dnia wczorajszego, wczoraj 8 marca. Obchody wydarzeń z marca 1968 roku, jak wiemy, wyjechało wówczas z Polski kilkanaście tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Na ten temat porozmawiamy z naszym kolejnym gościem telefonicznym, Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika Sieci. Dzień dobry, czy się słyszymy? Witam panią, witam państwa, słyszymy się doskonale. Fantastycznie. Andrzeju, proszę cię o komentarz publicystyczny, bo bardzo wiele mamy tych komentarzy dzisiaj na naszej antenie. Pytamy polityków, pytamy ekspertów do spraw międzynarodowych, ale ważne jest także takie publicystyczne opisanie tej sytuacji. Jak odbierasz słowa Anny Azarii, ambasador Izraela w Polsce, o tym, iż widzi ona, jak teraz łatwo jest pobudzić ducha antysemityzmu w Polsce? Dosyć krytycznie czy też ironicznie opisała też tłumaczenie polskiego rządu, iż nie mieliśmy wówczas polskiego państwa. To nie jest tylko tłumaczenie rządu, ale też wielu Polaków. No tutaj w kwestii wypowiedzi pani Azarii zareagował, sądzę, że prawidłowo, Żaryn, który skrytykował tą wypowiedź i nawet postuluje, czy powiedzmy sobie sugeruje, żeby pani Azarii została wymieniona na innego ambasadora przez kolejną taką wypowiedź, która nie bardzo się ma do tego, jak było naprawdę. Mianowicie tutaj pani Azarii używa bardzo takich mocnych słów. To już nie jest pierwszy raz. Trudno jest powiedzieć, czy jest to oficjalne stanowisko rządu Izraela, czy to jest po prostu licencja poetyka pani ambasador. W każdym razie tego typu wypowiedzi w kontekście marca 68 roku na pewno nie powodują dobrych emocji pomiędzy Polską a Izraelem. Rola pani ambasador w tej kwestii jest raczej łagodzić te nastroje, a nie je jeszcze podnosić i podkręcać. No co powiedziała dokładnie pani Azarii? Powiedziała, że w Polsce można łatwo budzić i przywołać wszystkie demony antysemickie, nawet kiedy w kraju prawie nie ma Żydów. Są ludzie, którzy mówią, że wtedy nie było Polski. No wtedy nie było Polski, wtedy był system komunistyczny. I to jest tak jeszcze komentarz historyczny. Ja pamiętam, byłem wtedy co prawda małym chłopcem, miałem 9 lat. Pochodzisz właśnie z Gdańska. Ale pamiętam. To znaczy, nie, akurat wtedy mieszkaliśmy w Warszawie. Teraz mieszkasz w Gdańsku, tak, stąd pomyłka. Teraz mieszkam od niedawna, tak. Także akurat tutaj Gdański nie bardzo pasuje do tej wypowiedzi, albowiem chodziło o Warszawę, kiedy bieżąco moi rodzice byli z tymi wydarzeniami, które działy się na uniwersytecie. Pamiętam tą atmosferę w domu. Jeśli chodzi o marzec 68 roku, to nie było jeszcze w ogóle w powszechnej świadomości dyskusji o antysemityzmie i o w ogóle o problemie, tak zwanym problemie żydowskim. Mówiło się o dziadach, mówiło się o demonstracji. To był jeszcze ten klimat, to dopiero później przyszło, kiedy komuniści zaczęli rozkręcać te antysemickie demony. To było jakiś czas później. W tamtym czasie była to stricte patriotyczna manifestacja antykomunistyczna, żądająca, prawda, pod pretekstem dziadów poszerzenia wolności w kraju o systemie totalitarnym, jaki wtedy była Polska. Natomiast te tak zwane demony antysemickie pod wpływem polityki komunistów, tylko i wyłącznie pod wpływem polityki komunistów, zaczęły być lansowane jak gdyby w następnej fazie. Pamiętam, że wtedy w marcu jeszcze nie było tej korelacji pomiędzy tym antysemityzmem lansowanym przez komunistów, a pod ludzi protestujących na uniwersytecie. Takie są moje reminiscencje jako dziecka z tamtych czasów i z domu, o czym rozmawiali rodzice, o czym się ostatnim zdaniem, Andrzeju, bo została nam dosłownie mniej ostatnie niż zdanie to jest takie. Po raz kolejny pani Azarii przedstawia sprawę inaczej niż ona była, w kontekście
jak gdyby demonu z polskiego antysemityzmu, bo i że są ludzie, którzy mówią, że wtedy nie było Polski. Odpowiem pani, a ja była wtedy Polska, tak samo jak nie było Izraela przed wojną, tak samo wtedy nie było Polski, bowiem był to kraj, który był kolonią, można powiedzieć, albo w dyspozycji Związku Sowieckiego i rząd był wasalny i rzeczywiście trudno dla Polaka uznawać, że wtedy była Polska. W związku z tym tutaj ambasada izraelska no nie popisała się wypowiedzią pani ambasador już po raz kolejny. No i zastanowiłbym się nad słowami profesora Jana Żeryna, czy przypadkiem nie zareagować w sposób poważniejszy na te wypowiedzi pani ambasador. To pytanie pozostawiamy otwarte. Andrzej Rafał Potocki, publicysta sieci, bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Pozdrawiamy również i państwa i dziękujemy za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna część programu Telewizji w Polsce.pl. Zostańcie państwo z nami.